Cześć, witam Was bardzo serdecznie. No niestety, znowu z samochodu, ale to jest ostatnio środek lokomocji, którym cały czas się posługuję. Brakuje na wszystko czasu, trzeba wszędzie pędzić i najwięcej czasu, aby coś nagrać i coś poświęcić czasu pasiece i Wam, to niestety samochód stał się podstawowym źródłem poruszania się. Na pasiekę na razie nie ma co wchodzić, bo jest dosyć zimno, mamy temperaturę tam w granicach teraz, co samochód pokazuje. W tym momencie minus 5 stopni, jeszcze z godzinę temu było minus 8, także jest zimno, więc nie grzebiemy w ulach. Czekamy na ocieplenie, a to już rada moment nam przyjdzie, bo będzie za myślę za około 4-5 dni jakiś tam ten plusik, tak pod te 10 stopni nawet zapowiadają, więc no fajnie to będzie. Myślę, już ruszało, już te pszczółki bo zaczną w końcu latać, bo na razie siedzą, grzeją tyłki, odżywiają się i czekają na wlotkach dosłownie, aby wystartować i zacząć coś nosić, zacząć szukać, ale na razie my czekamy i pszczoły czekają, więc na razie tego nie dotykamy. Co chciałem powiedzieć? Tematem filmiku ma być węza i postrzeli, ale chcę też wspomnieć o tym, co ja planuję. Planuję nakręcić filmik o naszym flagowym produkcie, jeżeli chodzi o pszczelarstwo, które tutaj mamy, taki nasz konik. Jest to pierzga pszczela i jej chcę poświęcić naprawdę taki film na wypasie zrobić, w którym poruszę wszystkie tematy. Począwszy od tego, skąd się bierze, w jaki sposób pszczoły ją produkują, w jaki sposób ją znoszą. To wszystko tak po kolei, żeby Wam na razie opowiedzieć o tym. A może mi to tyle zejdzie, że dopiero będziemy, już zaczną pszczoły nosić rzeczywiście to, zaczną to magazynować i już w tym filmiku będzie wszystko popisowane i wszystko razem z tą wizualizacją, czyli z efektami z pasieki, ze zdjęciami czy z filmikami z pasieki, ale to się okaże. Na razie jest wielki plan. Muszę sobie zrobić cały scenariusz tego, bo to nie jest takie proste, żeby tak zacząć gadać, żeby niczego nie pominąć. Chcę zrobić filmik, w którym będzie każdy aspekt tej pierzgi pszczelej poruszony. Co? No tak jak mówię, będzie jak powstaje, ale będzie też jakie ona ma właściwości, jaki ona ma skład. Skład chciałem się wspomóc, dodatkowo chciałem zrobić takie wypasione badania, w których byłoby określone, co ona zawiera, w jakich ilościach i teraz by było fajnie, bo to jest w momencie od pobrania jakieś 7 miesięcy, w momencie kiedy my wyciągnęliśmy to z ula i żeby utwierdzić Was w tym, że ona nie traci na tych właściwościach, że jest cały czas rewelacyjna. No ale niestety, jak dostałem wyceny z laboratoriów, bo to jest badanie na, oszacowała mi na pierwszym, w pierwszym laboratorium pani, że badanie zawierałoby około 250 do 300 paru składników. Mówi, że no to już jest taka optymalna ilość, już jeżeli by wyszło więcej składników i tych wszystkich mikroelementów, może też negatywnych jakichś rzeczy, które tam są, to taki koszt takiego badania jest na poziomie 7 czy 8 tysięcy. No i przepraszam Was najmocniej, ale na tą chwilę nie dźwignę takiego obciążenia i pomyślcie, ile to jest słoiczków pierzgi, żeby trzeba było sprzedać i żeby coś jeszcze z tego zostało, to nie, na razie niestety odpuściłem. Nie wiem, zobaczymy, może ktoś się odezwie jeszcze do mnie, może próbuję tutaj u nas na Akademii coś się we Wrocławiu dowiedzieć, mam tam też nawet z rodziny kogoś, więc może tu się uda tak jakoś bardziej to boczkiem jakoś po znajomości, żeby pokazać na papierze, co to jest naprawdę. No ale niestety, na razie musicie wierzyć temu, co opisują książki, co mówią lekarze, co mówią pszczelarze. No i cóż, no troszkę to tak zostaje, no ale właśnie chciałem takie coś zrobić i oczywiście też chcę opisać, dla kogo ona jest przeznaczona, na jakie choroby najlepiej działa. A tutaj już pierwsze konsultacje mam i z dietetykami, którzy są ważnym elementem w tym, żeby to tutaj przekonać Was do tej pierzgi, oraz z lekarzami, którzy również jako proces wspomagający leczenie innych lekarstw, innych
wspomagający, bądź główny, przewodni taki element jest ta pierzga. No bo to już zauważam, że coraz częściej nawet lekarze przekonują się do tego, że co to jest, jaka to jest witaminowa bomba, jaka witaminowa eksplozja tego wszystkiego, tych wszystkich mikroelementów, które niesamowicie pomagają. Ale stanąłem, super. Tutaj mamy światła, tutaj jesteśmy między dwiema pasami. Ale dałem. Za dużo z wami gadam, ale to tak jest. No, dobra. A teraz wracamy do czego? Wracamy do wosku pszczelego. A więc pszczelarze, niestety, ci, z którymi mam duży kontakt, jest ich bardzo wielu. Wielu jest takich mniejszych, którzy nie wyczuwają potencjału tego, co oni mają w ulu, bo ten wosk, te strefy woszczyny zazwyczaj u nich się marnują, bo twierdzenie takie, że mając 3-4 ule, ja nie wytapiam, bo mi się nie opłaca, bo to szkoda czasu. No co to jest za twierdzenie? To jest wasze lenistwo, a dodatkowo w momencie, kiedy wytopicie ten kilogram, półtora, 2 kilogramy tego wosku, możecie go wymienić bądź wysłać do przerobienia, możecie dać do sklepu, możecie do mnie, możecie do każdego szanującego się sklepu pszczelarskiego oddać ten wosk, bądź wymienić na węzeł, bądź wysłać do przerobienia. No niestety, no przerobienie na tym niestety polega, że żeby mieć w miarę cenę, no i myślę, czy w miarę, czy nie w miarę, podejrzewam, że to jest zależne od tego, jakie autoklawy mają te firmy, ci wszyscy producenci, bądź ci, którzy przerabiają ten wosk na wędze. Niestety, w momencie, jak dajemy 1,5-2 kg, ja też wiem, że jak wysyłam 20, 30, 40 kg, to niekoniecznie wraca ten wosk, który ja wysłałem. I tu mam świadomość tego, dlatego ja staram się tutaj jakoś dążyć do tego, żeby mieć swój wosk. W tym roku udało mi się tutaj od Tomka, od kolegi, no niestety nie Stańczuka, bo jeszcze Tomek też się, ale myślę, że on też momentalnie zaraz wróci do tego, rozpocznie to, żeby zamknąć ten swój obieg tego wosku, żeby przekonać was, że jednak obieg zamknięty eliminuje jakieś fałszerstwo, jeżeli chodzi o tą wędzę, wosk, i no i na pewno poprawia się atmosfera i jakość w ulu. Ale namawiam do tego, żebyście wytapiali ten wosk, żebyście nie dawali go na zmarnowanie molowi barciakowi, bo on się nażre tego, zniszczy. Macie tylko problemy, hodowlę barciaka na... Mol barciak to jest taka jedyne chyba stworzenie, którego organizm potrafi co zrobić? Przerobić i wydalić wosk pszczeli. Pozostałe organizmy mają z tym problem, a on tutaj rozkłada sobie i to jest jego pożywka, więc ciekawe, ale nie chcemy tego hodować, bo to nam się wyładuje później do ula i będzie problem, bo nie będziemy mieli ramek na wiosnę, czy do ula, czy do naszych magazynków, więc tego barciaka my, pszczelarze, tępimy. Ale co ważne, zacznijcie pozyskiwać ten wosk, bo jeżeli wy zaczniecie pozyskiwać ten wosk, będzie więcej tego wosku na rynku, więcej możliwości będą miały firmy, które przerabiają, będą mieli tak zapchani tym woskiem, który jest, że nie będą mieli czasu fałszować, bo nie będą czasu, nie będzie po co fałszować. Teraz w tym momencie, jeżeli nawet ja dla siebie widzę, że wytapiam i zostaje mi tego wosku, to momentalnie znajduje się na to klient. Jeżeli wy byście sobie wytopili ten wosk, to bierzecie wtedy, nie płacicie za to, że do kolejnych uli macie zapas węzy, gdzie sobie wsadzacie i nie płacicie za to. Płaci pewnie. Wasza praca jest tutaj akurat w tym no, bardzo ważna, bo trzeba ją wykonać, żeby mieć ten wosk. No ale czy takie proste jest wywalanie 60, 70, 80 zł za kilogram węzy, za 17 plasterków, które włożycie do maksymalnie do 2 czy 3 uli? Pomocy. Bez sensu to jest, więc wytapiajcie, bo przez to, że nie ma tego wosku na rynku, powstaje luka, powstaje miejsce, gdzie trzeba ściągnąć skądś ten wosk. A skąd ściągnąć? Ściągamy z Ukrainy. Ściągamy z Ukrainy. Często, nie chcę tutaj narzekać na ukraiński wosk, często bardzo wysokiej jakości, ale
też w bardzo wysokiej cenie. Jeżeli ktoś szuka tutaj okazji do ściągnięcia, może niestety nawet nie jego skłonić do zafałszowania, ale dla tej osoby, która odsprzeda mu ten wosk, powoduje to chęć jakiegoś tam zysku z tamtej strony granicy. I ty dostajesz, ty czy osoba, która kupuje i chce przerobić na wosk, dostaje produkt zafałszowany. A co w tym wosku jest? W tym wosku ostatnie badania w Puławach pokazały, że jest wszystko. Część wosku jest na bazie parafiny. Część ma w sobie nawet jakiś łój. Tutaj akurat kolega Marcin Kosa z grupy jednej pszczelarskiej też tak w jakiś sposób tam wytapiał, sprawdzał, co tam jest. No i okazuje się, że wspaniałym takim chyba plastyfikatorem, jeżeli chodzi o wosk pszczeli, jest o węzeł, jest łój. No więc... Więc wkładamy taki niewyparzony, zafałszowany plaster węzy i niech tego będzie 3, 4, 5, 7%. No, nie mówię, że pół na pół, no bo to już by było po bandzie, ktoś by poszedł i to... Ale widzimy od razu po zachowaniu pszczoły, co tam się dzieje, że coś jest nie tak, że ta pszczoła zgryza ten wosk. Że ona owszem, buduje na nim, wchodzi na niego, ale ona to robi niechętnie. Ona próbuje jakoś to pominąć, buduje dziką zabudowę, gdzieś tam, żeby stworzyć dla tej matki te wspaniałe warunki do czerwienia, a w momencie, kiedy jest ten wosk sfałszowany, no te warunki są jakie są. Zmuszamy pszczołę, bo my pszczołę jak gdyby pilnujemy w tym ulu i naciskamy na nią. Wchodź tutaj, tutaj masz węzę, tutaj ci dałem wspaniały kawałek zafałszowanej węzy i tutaj masz czerwieć. Zafałszowane, niezafałszowane. My nie wiemy, czy to jest. Nam się wydaje, że my robimy dla pszczółki, pomagamy jej, a tu dupa. Nie pomagamy, tylko zaczynamy ją podtruwać. Wiecie co? Jakieś 3-4 lata temu, to jest związane, na pewno wielu z Was wie, o czym mówię. Nie chcę tutaj rzucać nazw firmy, rzucać nazwami, bo to bez sensu. Poprawili się, ponoć się poprawili, nie wiem, od tamtej pory się zraziłem, nie biorę, nie korzystam. Był taki przypadek jednego roku, ta węza była tak zafałszowana, że pszczoła, o dziwo, budowała, nie zgryzała, wybudowała piękne plasterki. I co się stało? W momencie, kiedy matka składała jajeczko, było ok, jajeczko widać, jajeczko jest, jajeczko rośnie, tworzy się larwa, pszczółki karmią. Larwa się przekształca już w taką poczwarkę, już widać oczka, zasklepiane jest to wszystko już pod zasklepem. I czekamy na ten finał, kiedy się pszczółka wygryza i zasili tą rodzinkę. No i ten finał nie nastąpił. Dlaczego nie nastąpił? Pszczoła zaczęła się wygryzać, tak? Ona od spodu tam odgryzała dookoła ten zasklep, który był. Czasami pszczoły jej pomagały w tym, żeby ją uwolnić, ale mieszanka węzy, która była pod spodem, była jakaś tak tłusta, tak lepka, że jej odwłok był bądź przyklejony, bądź wrośnięty jakoś w to. To ciężko mi powiedzieć, bo to jest... Ja aż tak dokładnie tego nie badałem, po prostu pszczoła umierała w męczarniach w momencie, kiedy się wygryzała, bo odwłok był przyklejony do dna miseczki, do dna tego plastra. I co? No i tradycyjnie rodzina staje w miejscu, rodzina nie będzie się rozwijała tak wspaniale jak powinna, pomimo, że ma dopływ nektaru, dopływ pyłku, pieszki, wszystkiego co potrzebuje. Pszczoły produkują mleczko, karmią, wysilają się, a tu składamy jajeczko, poczwarzamy, jesteśmy dumni, mamy 8, 10, 12 ramek czerwiu, ale z tego jedna trzecia, jedna czwarta, okazuje się, że to jest pszczoła, która niestety umrze, która nie wyjdzie, która nie zasili tej kolonii pszczelej i tutaj był problem i to bardzo duży. Od tamtej pory wysyłam swój wosk do przerobienia do firmy.
która się tym specjalizuje. Oni nie sprzedają węzy, więc wiem, że zatrzymują go jak gdyby dla siebie. To mnie przekonuje. To mnie do nich przekonuje, że jeżeli pytam o nich, bo potrzebuję, no bo pszczelarze przychodzą, a ja nie mam skąd tego wosku brać, skąd wysyłać, a pszczelarze cały czas pytają, że potrzebują węzy, że to, a gdzie kto będzie miał, a może ten, a skąd ja mam wiedzieć? No nie wytapiacie wosku, nie macie, nie będzie węzy. No niestety, no tak to jest. Ale właśnie to mnie przekonało do tego, żeby ta sprawa z tą węzą zafałszowaną, która była, może muszę tutaj jakoś wpłynąć na to. Nie można wrzucać czegokolwiek do ula, tego co sobie gdzieś tam kupię, co sobie zamówię, bo jestem na tym ja stratny, jest pszczoła stratna, jest klient, któremu też sprzedam tą węzę, też się będzie stratny, więc trzeba to strasznie pilnować i ja tego... I to jest priorytet, jeżeli chodzi u mnie, zaraz po leczeniu pszczół, o przyłożenie się do tego, żeby ta pszczoła miała ten wosk i węzeł naprawdę wysokiej jakości. A wy co? No, wytapiajcie. Ja wiem, że w momencie, kiedy jestem pszczelarzem, który ma 40, 50, 60, 70 rodzin, to ja sobie mam na tyle wosku, że ja sobie wytopię po 10, 15, 20 kg, ile tam bym nie chciał i wtedy sobie to daję do wymiany i co mam nadwyżkę, to sprzedam. Owszem. Ale ty, mały pszczelarzu, który masz tam 3-4 uliki, też dbaj o to. Bo tej luki, która powstaje między tymi dużymi a małymi, którzy uzupełniają, jak gdyby wrzucają na rynek te nadwyżki tej węzy, tego wosku, tej luki nie jesteśmy w stanie wypełnić na pewno. Nie twórzmy miejsca dla tych hachmęciarzy, którzy aby wypełnić tą lukę, już nie mówię, że importują tutaj do nas, bo jeżeli jest wysokiej jakości, jak jest tańszy, to korzystajmy z tego, jeżeli jest taka możliwość. Ale jeżeli to powoduje takie patologie, gdzie z 1 kg chce ktoś stworzyć 1,20 kg, 1,30 kg czy 1,5 kg, no to już jest złe i to należy tępić i to należy głośno o tym mówić, żeby tutaj... Co? No bo... Faktem jest to, że możemy leczyć, możemy dbać o te pszczółki, pielęgnować, robić im super warunki, a wrzucamy takie dziadostwo do ula i się wykładamy w tym momencie. Może nie padnie nam ta rodzina pszczela, bo one sobie tam poradzą, one sobie z tym poradzą, ale będziemy mieli pretensji do tego, który nam sprzedał matki, że rodzina się nie rozwija, do tego, który sprzedał ule, że ul ma coś nie tak, bo nie chce się, rodzina ledwo tam dycha w tym ulu, także pilnujmy i dbajmy o to. Jest kilkanaście elementów, na które bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę, a jednym z nich na pewno numer jeden i to bezapelacyjnie jest leczenie, ale no i numer dwa, no jeszcze ten pokarm, żebyśmy dawali, ale to już takie troszkę dobra, ale liczy. Mówię, że numer dwa to jest ta węza, na której ta rodzina ma żyć, na której ma się rozwijać. Więc przyłóżmy się do tego i wytapiajmy. Wytapiajmy ten wosk i twórzmy swoją węzę. Już na razie nie poruszam sprawy komórek, wielkości komórek, jak to ma wyglądać, jak to powinno wyglądać, czy jest dobre to, co my robimy. Już tego nie poruszam. Poruszam temat tego, żebyśmy korzystali z najwyższej jakości węzy, wosku. A faktem jest też, że wtedy nie ma z czego zrobić świeczek, ale to nie nasza wina. My jesteśmy pszczelarzami i my mamy stworzyć dobre warunki dla pszczółek. Także dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia następnego filmiku.